Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Sebastian, a was, moi drodzy, zapraszam na kolejne przygody na Alasce w grze SnowRunner. W pierwszej kolejności tym oto naszym potworkiem odblokowujemy modyfikację, którą znajdziemy w tym miejscu, a jesteśmy obok miejsca, gdzie w poprzednim odcinku odblokowywaliśmy drogę w jednym miejscu oraz budowali przejazd rurowy, można tak to określić. W tym miejscu. Tylko sobie tą modyfikację bierzemy, bo jest po blisku i jedziemy z kolejnymi rzeczami. Dzisiaj mam zaplanowane w sumie trzy rzeczy, gdyby się udało. No co jest, kolego? Nie mów, że się tutaj powiesiłeś. No nie przesadzaj. Trochę wody. A tak ci przed chwilą dobrze szło. Nie wiem, obraził się kolega. Napędy nie działają. Obraził się. To my ci pomożemy, tak. Otóż to. Brak dyferencjału, nie? Robi swoje. Ale ten samochód chyba nie ma w ogóle dyferencjału. Dobrze, przepraszam. On miał zaciągnięty ręczny. Od razu lepiej. To tak musiało być. To tak musiało być. Okej, okay, podwieszenie, tylko że do samochodu, którego nie posiadamy, Freightliner, okej, okay, no nie szkodzi. Dziękuję. Teraz przechodzimy do International od Stara 1700, moi drodzy, bo jestem w tym oto miejscu, czyli w punkcie tartacznym, a zabierzemy deski i pojedziemy odblokować to osuwisko skalne, następnie wrócimy ponownie po metalowe belki, przepraszam, i odblokujemy tą lawinę skalną, także będziemy mieli tutaj tą stronę, można powiedzieć, że już czystą, a później zrobimy sobie jeszcze jedną misję, gdzie pojedziemy do portu. Teraz nie wiem, czy dobrze pamiętam, ale gdzieś tu było mocno zalane wodą, ale to chyba nie jest to miejsce, tu chyba jest mocno zalane wodą, chyba tak, także powinno być dzisiaj w miarę powiedzmy czysto. No dobrze, spróbujmy. Jedźmy. Tym razem wyłączę ręczny, nie? Deski. Świetnie. I jedziemy. Przy okazji po drodze zatankujemy oczywiście. Tak jak mówiłem ostatnio, tam będą nasze stałe miejsca do odwiedzania, nie? Wszystkie stacje paliw, jakie spotkałem po drodze. Ewentualnie w niektórych miejscach poustawia się cysterny, tylko po to, by móc otankować w razie potrzeby, nie? Tutaj mamy na tej mapie jedną, na mnie jedną, ale mam na myśli to na północy, na północnym zachodzie bodajże. Ją przydałoby się w ogóle pociągnąć kiedyś do główniejszej drogi, na to też będzie czas. Na razie róbmy możliwości odblokowywania przejazdu wszędzie, gdzie tylko się da. Zatankujemy, oczywiście, że tak. Okej, okay, a tu chyba jest nieruszane jeszcze. Okej, okay, pięknie. I jedziemy. Od czasu, moi drodzy, do czasu będziemy włączali sobie teren za kierownicy. Bo teraz to ma większe szanse, gdy jeździmy na kierownicy, a nie na klawiaturze. No kolego, uwaga, wjeżdżamy. A to też fajne, bo kurczę, tutaj jest ten prąd wody, nie? Znaczy, że ciągnie woda w tamtą stronę, płynie, znaczy się. I to też miało znaczenie, gdy próbowaliśmy tutaj ostatnio wytyłować. Takie było po prostu uczucie, że woda nas trochę blokuje. Miło. Jedź kolego, poczę ci haj. No i od razu lepiej.
Okej. Czy to było tutaj to miejsce? Sprawdźmy. Nie, dalej jeszcze, czyli kolejny zjazd, dopiero tutaj. A mogę sobie zaznaczyć nawet punkt, niech będzie. Okej. Prawo do Oil Field. Na razie nas tam to miejsce nie interesuje, bo tam jeszcze co najmniej dwa razy się jeszcze pojawimy, jeśli nie więcej. Tak dla przypomnienia, jeszcze miesiąc i około 2 tygodni do premiery nowej gry ze stajni Cyber Interactive Expedition. Nie mogę się doczekać, po prostu nie mogę się doczekać. Najchętniej wziąłbym miesiąc urlopu i przesłał ten okres, żeby doczekać do tej gierki, ale bez przesady, nie? Dobrze, no to wbijamy tutaj, gdzie tutaj jest świetny teren, no właśnie, zaczyna się. A może tak. Dobrze, poprawmy sobie widoczność. Okej, jeśli nie po dobroci. To przejedziemy obok. Ale też, moi drodzy, nauczyłem się, jak skorzystać z wyciągarki na klawiaturze. Tyk. O, w końcu działa. Mogę sobie zmienić miejsce w ten oto deseń. Ja bym ciebie chciał na przykład tutaj. Okej. No i brawo. A nie, masz parę desek i się tak męczysz, nie? Dobrze, spróbujmy troszkę wytyłować. Coś nas tam najwyraźniej blokuje. Aha, no tak, tu belka leży, nie? Czy belka, no? Mała kłoda. Zbliżenie na koła, bo to jest najciekawszy efekt tej grze, nie? Całe błoto, fizyka tego wszystkiego. Ciekawe, jak to będzie w tej nowej grze. Osuwisko skalne. Lokalne władze szukają ludzi chętnych do pomocy przy usuwaniu skutków paskudnej lawiny skalnej. Praca jest dobrze płatna. Pilna. Zajmij się tym. Nie ma sprawy. Człowieku, ja tutaj już jestem. Ja tutaj już jestem. Cyk. Cyk i cyk. Nie poradzilibyśmy sobie bez takich ludzi jak ty. Oto twoja nagroda. No i dziękuję bardzo. Na upartego można by jechać na wprost. Chociaż zobaczmy, jak to sytuacja wygląda. Jest kawał dragi. No, przepraszam, drogi. Można by tędy jechać, gdybyśmy mieli belki na sobie. A tutaj, moi drodzy, jest mała przyczepa płaska, zwiadowcza. Ja teraz nie pamiętam, czy on z nią jest jakaś misja związana, czy po prostu trzeba po nią kiedyś przyjechać w wolnym czasie. O, tu też jest cysterna, bardzo miło. No to mamy tutaj cysternę. Mamy... Co to jest? Wysówka, okej. Okay. Tutaj stoi cysterna. Jeszcze gdzieś. I tutaj stoi cysterna. Tak, pamiętamy ją. Okej. Okay. Miodzio. Dobrze. No ja teraz wracam i jedziemy po belki. Tylko pytanie, gdzie ja tutaj nawrócę? Jest trochę miejsca.
Nie tutaj, gdzie się tutaj łapiesz, no. Słabo mi to wyszło, a czy wychodzi? O, w końcu jakieś normalne drzewo, nie? Kręć kolego dobrze. My znowu mieliśmy włączony ręczny, nie? Co ja mam z tym ręcznym? Nie mam pojęcia. Okej. Pomóż sobie naczepą trochę jeszcze raz. Okej. No i bardzo ładnie. Tutaj to już jest sprawa prosta. Na całe szczęście trochę asfaltu. Troszkę nas zarzuca, no sprawa wiadoma, bo ślisko, nie? Możliwe, że na taką drogę też lepsze byłyby łańcuchy, ale gdzie indziej znowu się nie sprawdzają. Kurczę, w ogóle widziałem porównanie na temat któregoś zestawu łańcuchów oraz opon błotnych. Łańcuchy wygrały tylko i wyłącznie na dojeździe na drodze właśnie zamarzniętej, nie? Lodowej. Ale to też nie była przewaga jakaś warta grzechu, że tak to powiem. Dosłownie były, nie wiem, 2 sekundy różnicy. 3 może. Okej, co my tutaj mamy? Nie, belki? Chętnie. Tym razem pamiętam, aby ręczny wyłączyć. I jedziemy. Droga pusta? Pusta. Można jechać. Na szczęście tutaj policji nie ma, nie? Także na stopni trzeba zważać. Jakbym ci haj załączył, o, to może mniej będzie męczył, nie? Mając stałe, jedyne maksymalne obroty. No i tam, moi drodzy, wbijamy w lewo, właśnie tam pod tą górę. Wtedy jechaliśmy w prawo, gdzie znaleźliśmy, prawie, nie znaleźliśmy prawie tego Royala BM-17. No teraz idziemy tutaj. O-o. Aż tak brzydko jest? Nie no kolego, dasz radę, nie przesadzaj.
O. Lawina skalna. Mamy tu ciągle jakieś osuwiska. Teraz przydało się kolejne. Przydarzyło się, przepraszam, kolejne i trzeba natychmiast reagować. Czy możesz pomóc w usuwaniu skutków tej lawiny? Panie, pan mówi, pan ma. I już. Proszę bardzo. Tylko ciekawe, że metalowe belki, nie? Rozładuj. Cyk. To wszystko, co potrzebne do posprzątania tego bałaganu. Jeszcze raz dziękuję. To dla ciebie. Dziękuję. Czy my tutaj wytyłujemy? To może być ciężka sprawa, nie? Ale spróbujmy tak, z ciekawości. Z czystej ciekawości, jak daleko zajedziemy, nie? O, już kręcenie są w stronę, co trzeba. Okej. A, nawet nie ma tak źle. I zaczęło skręcać, nie? Jestem cały ja. Jestem cały ja. Za szybko to powiedziałem. Okej, to mi nie wyszło. Ale mogłoby też i gorzej. Najgorsze są kamienie. Dobrze, stąd wyjechaliśmy. To na razie od stara, czyli ciebie, koleżko, odstawiamy. I ja wracam za parę chwil, bo w sumie plan teraz jest taki, że wracam BM-17 i jadę. Zresztą zaraz zobaczycie. Jedziemy trasą już nam znaną, a moi drodzy, kierujemy się do stacji paliw, bo potrzebuję stamtąd zabrać dwa ładunki z paliwem właśnie. A dlaczego? Do jakiej misji? No zaraz wam pokażę, tylko dojedźmy chociażby do tego miejsca. Przy okazji naprawiłem mu te światła z przodu, nie? Bo wyglądał paskudnie. Okej. Teraz chciałem w lewo skręcać. Dobrze, że zerknąłem na, znaki, to jednak jest w prawo. Okej. Dajesz, kolego. Nie wiem, czy się uda, ale może byśmy podjechali jeszcze jedną modyfikację odblokować. Chyba na północy jest jeszcze jedna, a później jedna jest niedaleko bazy, ale to do niej to jeszcze może wrócimy w swoim czasie. Bo znając życie, ani jedna, ani druga do niczego nam się nie przyda. Ale odblokować i tak chcemy. O!
Okej. No właśnie, paliwo. Raz, dwa. Przy okazji sobie zatankujemy, jak już tutaj jesteśmy. A moi drodzy, już wam pokazuję, z czym będziemy się teraz bawili. Mnie trasa chyba nie jest długa, bo sobie zrobimy misję Ogień w beczce. Witam, nasz klient z branży portowej chce, byśmy przetransportowali paliwo. Garnij beczki, jedź do portu i pokaż mi, że warto ci płacić za usługi. Nie ma problemu, a paliwo mamy tylko i wyłącznie stąd, widzę. Okej, nie ma problemu. Świetnie. Śledzenie, ok. Pojedziemy. Trasa nie jest trudna, no to by wyglądało. Kwestia powrotu i dojechania do portu. Tym bardziej, że mamy most już przygotowany. No to moi drodzy, jedziemy. Światełka możesz już wyłączyć. Jest w miarę jasno już. Także oszczędzaj żarówki. Najgorszy punkt, nie? Znowu się łapiesz nie tam, gdzie ja bym chciał. O, od razu lepiej by było. Oczywiście zapomniałem o napędach, nie? I od razu lepiej. Nie no, dzisiaj jakieś lamy. Lama za lamą. Ja nie wiem, co to się dzisiaj dzieje. Jedź no, kolego. Nie rób tego więcej. O-o. Właśnie jedziemy na biegu jałowym, nie? Mogę sobie gazować. Dobre. I tutaj jeszcze nas nie widzieli. A może zanim oddamy, zobaczmy. O, jaki ładny. No i to ja już wiem, gdzie sobie układkę ustalę, nie? Miodzio.
Mnie to ciekawi, że nie potrafię go. Okej, okay, w końcu się było. No i sam się uruchomił z powrotem silnik, nie? Okej. Okay. Rulshos, jak się patrzy? Nieźle, nieźle. Na północy ciężko się żyje, ale przynajmniej pracy jest dużo. Otóż to. Otóż to. Okej, okay, plan był troszkę inny, ale też go teraz i zmienię. Skorzystamy znowu z Hammera. Jeszcze dzisiaj nim nie jeździliśmy. Na mojej drodze pojedziemy w tym kierunku. Przejdziemy sobie tą trasą. Bo, jak dobrze pamiętam, tutaj gdzieś jest modyfikacja. Nie wiem, czy to jest to miejsce, czy inne jeszcze, ale gdzieś w tym rejonie. Chociaż i tak tu widzę, że przyjedziemy kiedyś. Nie szkodzi. Ale przejdźmy się tutaj, bo tutaj gdzieś na bank jest modyfikacja. Okej, okay, ale tym razem pamiętaj o napędach. No właśnie. Nie tak jak ostatnio. Oj, przepraszam. O, od razu lepiej. I jedziemy. No, tu widzę, trasa jest ładna. Dobrze. To bardzo dobrze. A widzę, że ten za chwilę będzie lepiej. No właśnie. Tak się rozglądam i czekam, aż się pojawi ta informacja o modyfikacji. A nawet jeśli, to wjedziemy w tamto miejsce, bo tam wygląda, jakby była jakaś misja do zrobienia. Chociażby zobaczymy, co to w ogóle jest. Okej, okay, no fajnie, bo to prawie całe koła przykryło, nie? Elegancko. Ale delikatnie. Teraz ciśnij gaz i dajesz. Tak wam szukam dobrych ujęć, by to jakoś w miarę ładnie, powiedzmy, wyglądało. Bo kurczę, no tak się też by się prywatnie tak pojeździło, nie? Ale tabelka mi się nie podoba. No właśnie. Próbuję troszkę ominąć, albo na nią najechać, ale nie od samego korzenia. No właśnie, o i teraz bi. O to chodziło. Prawie o to chodziło. Prawie o to chodziło. Za chwilę się uda chyba. Delikatnie, a będzie ok, nie?
Jest i modyfikacja. Co my tu ciekawego mamy? Podwyższenie, a dla kogo to? Kurczę, nie sprawdziłem, nie? Sekundka. Okej, sprawdziłem. To jest podwyższenie dla Forda, którego nie posiadamy. Wracamy. I jedziemy tam dalej. Tam do góry jeszcze pojedziemy zobaczyć. Do tamtej małej wieży, która była widoczna w sumie też i z mapy. Na razie jej nie widać. Okej. Tak, no chyba tutaj w prawo, nie? Znaczy, przepraszam, w lewo. Otóż to, bo tu chcemy przejechać. Aha, to w ogóle jest taki łuk śmieszny. No dobrze. Ja nie wiem, czy myślałem, że tutaj jest przejazd. Nie ma tu drogi przecież. Okej. O tej wieży myślałem, o tej dokładnie tutaj. To wygląda jak wieża z radiofonii, nie? Komórkowej. Sieci komórkowej. To jest tutaj? Tak, to jest tutaj. Może lepiej kamerę zmieńmy, bo to by się mogło dla mnie źle skończyć. No właśnie, jest ostry zjazd, znaczy ostry skręt. Także powoli, kolego. O, tu jest jakaś misja nawet do zrobienia. No to bardzo ładnie. Zobaczmy, o co chodzi. Zaginiony zbiornik z paliwem. Lokalna wieża radiowa miała dostać paliwo, ale coś się widać stało, bo transport nie dotarł na miejsce. Czy możesz go znaleźć i dostarczyć do wieży radiowej? Bardzo go potrzebują. Okej.
pokażcie mi, gdzie on jest, to może ogarniemy, nie? Okej. Okay. Okej, okay. I czekać, jak ja tu mam jechać? Chyba tędy, co? Tak by to wyglądało. Zaginiony zbiornik z paliwem. On zwiadowcza, cysterna zwiadowcza, czyli mamy dobry samochód. Moi drodzy. Jedziemy. Tylko pytanie jeszcze, którędy? Tam jest zjazd, nie? Za mostkiem, tak by to wyglądało? Tak, za mostkiem, tędy chyba, co? Tak. Próbujemy. Kolego wsteczny. I robisz co się tylko da. Otóż to. Istna szklanka. Okej, okay, to my tam może tyłem podjedziemy. Jednak spokojnie mogliśmy przodem podjechać, ale to niczego nie zmienia. Ja bym to zrobił sposobem. Pokażcie no. Jeszcze raz. Okej, ciebie. Zobaczcie, jak on zarył w tym lodzie, nie? Bany. Nie tutaj, kolego. A ciekawe, że tutaj nie może złapać. No dobrze, to robimy to standardowo. Podjedziemy tyłem. Nie wiem, czy tak złapie, nie? O dziwo, złapało. Miodzio. No teraz jedziemy gdzie? Z powrotem do góry? Chyba tak. No dobrze. O, dostaliśmy achievement za przejechanie 1000 km. O, ładnie. Delikatnie. Tak to mi tutaj nie spadniesz, no właśnie. No, jest okej. Thank you.
Jeden problem rozwiązany. Jeszcze wiele kolejnych czeka. Dzięki za pomoc. Okej, ogarnięte, moi drodzy. A tylko zerkniemy sobie na mapkę. Co my tu mamy jeszcze? W sumie to nic specjalnego, ale chciałbym zrobić jedną rzecz jeszcze. Wrócę ten kawałek, bo chciałbym przejechać tą trasę, bo raczej nie będziemy chyba już mieli okazji, żeby tędy jeździć. Raczej będziemy jeździli tą główną tutaj trasą, żeby odblokować ten element. Także widzimy się w tym miejscu i jedziemy dalej. Okej, tu jest to fajne miejsce, nie? Tutaj będzie wesoło, widzę. Musimy to na spokojnie wziąć. Tam się jeszcze fajnie jechało, ale tutaj... Tu mamy dość... Nie dość, że ostry pod górę, to jeszcze śnieg i jeszcze mocny zakręt. Ale my mamy dobry samochód, także... Takie rzeczy na nie są straszne. Okej, jesteśmy już w tym miejscu, o którym mówiłem wcześniej. I jedziemy zwiedzić po prostu tą trasę. Troszkę błota musiało być, nie? Nie no, piękne widoki. Coś pięknego. Oho, zaczyna się. I to bez użycia linki. Elegancko, kolego, elegancko. No tak, czy wy to tam widzicie po lewej stronie? Czy wy to widzicie? Już się boję, gdy z tym będziemy musieli gdzieś podjechać, nie? Oh my god. Dajesz, to przecież śniega się nie boisz, nie? O.
Przegazujemy go trochę. Okej. Zobaczmy z ciekawości, jak ta naczepa wygląda, nie? No nie. O, ta wygląda dobrze. Tam stoją już gorzej. To już zdecydowanie gorzej. No nieźle. No nieźle. Do tego przyda się chyba większy sprzęt jeszcze. Dobrze, moi drodzy. Na tym sobie dzisiaj zakończymy. Także dziękuję Wam serdecznie za dotrwanie do końca. Się spodobało, skorzystacie jeszcze razy za. Zasubskrybuj, zalajkuj, zapisz komentarz, zawitaj ponownie. Trzymajcie się zdrowo. Do następnego. Hej!